książką w łeb. Ja nie trafiłem. Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Zagrajmy w The Elder Scrolls 4 Oblivion. A więc dzisiaj wykonam sobie kolejny parę questów, może z dwa. Dzisiaj chyba nie będzie taki za długi ten burdel odcinek. Dobra, a więc teraz porozmawiamy z Jeffrey'm. I hope Martin knows what he's doing with that evil book. I fear for what it could do to him if he's not careful. O szpiegach. Bo teraz będzie misja, w której musimy wyeliminować szpiegów. Ah, yes, I hope you can help. The gate guards have reported seeing strangers on the road for the past several nights. I cannot leave Cloud Ruler undefended while my men search the whole mountainside, but these spies must be eliminated. Znajdę tych szpiegów. Thank you. Talk to Stefan. He can tell you where he has seen them. Captain Bird in Bruma may also be able to help. I've asked the Countess to have the guard keep an eye out for strangers. Track down the spies and kill them. Find out what they know and what they're planning, if possible. No dobra. I'm counting on you to eliminate those spies. We can't afford to let the Mythic Dawn operate out of Bruma with impunity. Dobra, teraz idziemy do Stefana. To imię Stefan, ale tak jest swojskie, nie? Pan Stefan, Stefan Rzeźnik. Takie różne badziewia. Where is Stefan? Tu jest Stefan. O Jezu, muszę to zrobić. Hop. No. Rozwalamy. Dupa, przeczytam sobie książkę. Nic tu nie ma, dobra. Heist. O, usiądziemy koło Stefana. O, ale dziwnie. Szpiedzy. Super. Nie działa mi ten. Jakby to by nazwać głos znowu. Ale kit. Dobra, nic tu nie ma, a więc idziemy sobie teraz. Do wyjścia idziemy i rozprawić się z tymi szpiegami. Ekspert Płatnesa może podnieść wytrzymałość przedmiotów powyżej 100%, zwiększając ich przydatność. God damn it. Super. Caroline. No, go. Pam, param, pam, sobie ładnie pada śnieg. Look na mapę. Tutaj jest. Czyżby to było gdzieś sobie ładnie? Trochę sobie uleczymy. Jeszcze dalej, oni są gdzieś. Tutaj. Nie spadniemy. Nie powinniśmy. No schodzimy, ładnie schodzimy. Tu jest kamień runiczny. A ludzie są. Są ludzie. Nie ma ludzi. To sobie poczekamy trochę. Jest godzina 4. Poczekamy 2 godziny. Może będą. Dom. Czyż by nie było? Ich? Dobra, gdzie tu jest coś? Ktoś tu może gdzieś idzie? Nie ma. A może zrobimy sobie tak, bo coś czytałem, że o 6 trzeba przynajmniej przyjść. To może poczekamy do 6 na wieczór. To będzie ile? 7 godzin? Na pewno jeszcze trochę więcej. No co tam? Mamy dzień. Czekamy jeszcze. No te. Jest. No to ile by jeszcze dodać? 5 godzin. Okej, niech będzie 5. I zaraz będzie 6 PM.
płomienne serce. Ciężar naszego mówia wpływa na twoje zdolności składania się. Ludzie, ludzie. Dawaj, jest tu kto? Jest, są. Oh fuck. Jera, agentka mitycznego blasku, nie żyje. Muszę odszukać innych szpiegów i zlokalizować ich bazę w Brumie. Chyba ale najlepiej będzie, jeśli zwrócę się do kapitana Burda, jak zasugerował Jeff. Tak, szpiegów jest dwóch. To co mogę wam powiedzieć? Mam klucz podpisany do piwnicy. Być może pomoże mi odnaleźć w Brumie bazę agentów mitycznego brzasku. Kapitan Burt może wiedzieć coś o podejrzanej działalności w okolicy. Klucz Jeral. Tak, jakieś duperelki. Może jakiś ma tutaj mierczyk? Nie ma, dobra. A więc teraz idziemy sobie ładnie. No, brum. No, hej ho, hej ho, dawaj. Hej hop, hej hop, hej hop. No. Czytywanie obszaru. Ostatnio gadałem z kolegą z Skyrimie, bo tam nie wiem, działa. I mówił, że odjebali trochę z końmi, bo w Oblivionie jak była stajnia i można było sobie kupić konia, było tych koni na przykład parę, dajmy 4-5. I ludzie jeździli na koniach, jak to jest straż, prawda, ta imperialska, czy jakoś inaczej to się odmienia. To jeździli na koniach. A w Skyrim w ogóle nigdzie nie jeżdżą na koniach. Jedynie to, co się jeździ na koniu, choć to nie wiem, czy to jeździ, bo to, co ciągle stoi, jest ten wóz, dzięki któremu możemy się przemieszczać w różne odległe dla nas miejsca. I jeszcze jeden minus dla niego, dla mnie też. Powinno być trochę więcej tych koni. Jest, że jak jest stajnia, trzeba kupić konia, to jest tylko jeden koń. I jest trochę lipy, nieprawdaż? Dobrze, teraz gdzie mamy naszą... nasze koszary. Kurde, może tu nie weszłem? Wszedłem. O, wszedłem chyba mówi. Kurde, nigdy nie pamiętam, nie wiem jak to się odmienia. Pewnie co to będę się w piekle smażyć. Dobra, tutaj gdzieś jeszcze się wejdzie. Czy to jest wyjście? Nie, to nie jest wyjście, tylko to jest wejście. Gdzie jest nasz pan generał, czy ten kapitan? Wielka sala. Pewnie może w tej wielkiej sali będzie, ale nigdy nie mów nigdy. Może go nie być. Super, mam poziom. Atletyka, z poziom umiejętności. Odpocznij, przemyśl to, czego udało ci się nauczyć. Udało mi się nauczyć niczego. Koszary w zamku Bruma. Ze stworzeń postaci powalonych przy pomocy łuku można odzyskać strzał. No, O, my, tu jest. Well met. Ja, teraz mam zmumułę. Gdzie jest, Burt jest. Nie ty. Zapłać. Dobra, dobra. Fuck. Nie no. Kurde. Za jedną złotówkę. To wiem za co, za tamte. Co zabrałem, jak to się zwie. Wino. Już super, gdzie jest Burt? Ten śmieć Burt. I'm Captain Bird, commander of the Bruma Guard. Super, szpiedzy. Except for Jurl coming back from a trip down south, things are pretty quiet. Not much travel right now with the Oblivion crisis. I've told my men to keep a sharp eye out, but I've had no reports of any strangers in town. What about you? Turned up anything suspicious? Jurl. Była agentem mistycznego brzasku. God's blood! So she was the spy? Seems there's no one you can trust these days. Since you're working with Cloud Ruler Temple,
I'm going to authorize you to search Gerald's house. I'll pass the word to my men. We won't interfere. Szpiec jeszcze raz. I trust that you'll handle things appropriately. The less I... Okay. Take care. Take care. Okay, będę uważać. Kurde, jestem w tym ostrzach, co chociaż nie powinienem płacić jakichś tam różnych grzywien czy coś takiego. Okej, dobra, gdzie jest ta głupia zdzira? To jest gdzieś tu. A więc let's go, motherfucker. Tan tira, tan 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 tararara. Dobra, gdzie to coś może być? Czy może tu? Gospoda, widok na... Ja, a to jeszcze jakieś inne coś? O, ale byłaby faza, jakbym spadł. Dupa, nic nie widzę, nic nie widzę. Hop, siup. O, dom Jai łatwy. Nigdy ma gwalnie znać, że zaklęcia szkoły magii przywrócenia. I tak, i my tutaj poczekamy. Powinniśmy chociaż poczekać na następną. O, na następną kobitkę, nie? A nie ci się kłaść. Dobra, pożyj się łóżko. Ale powiem tak, że przyjdzie do nas ten zmuszonego bractwa. Nie wiem, jak zareaguje, ale coś zrobię. Nie mogę spać. Super. Dobra, to wchodzimy gdzieś do piwnicy. Gdzieś tu była piwnica, pewnie jest. Credence. To nie tu. Bardzo łatwy. Co my tutaj mamy? Żelazny mod bojowy, to nie. Jeśli tu miała wejście do piwnicy, tu pewnie gdzieś jest, albo... Tu jest wejście do piwnicy. Super. O, tu jakaś książka. Komentarze mistrzowskiego brzasku number 2. Thank you. I teraz mamy rozkazy Jera. W piwnicy Jera znajdował się dokument opisujący plany Dworga. Muszę natychmiast pokazać go Jeffrey. Mil z radością wysłuchał wieści o twych działaniach wokół Harrow, więc... Dużo tego. Weź. Co my tu możemy jeszcze mieć? Młotek patnerski, to się przyda. Swoich szczyn? Swoich napędzy. Ale nie chcę się wyłamywać. No to sobie pozabieram. Jaskinie brumy. God damn it, bruma ma jaskinie. O lol. Dużo tego. Podobna ta jaskinia do tamtego z mitycznego brzasku. Ale super, super. Wyjmujemy mieczek. Czyli to... Tur! Iń, łajdaku. To nie wiem, gdzie iść. Idę gdzieś na górę. Krab! No dobra. Bardzo fajne te jaskinie. O, co tu jest? Piwnica czerwona, gdzie prosto. Gdzie nas wskazuje szczałka. Ciekawe, gdzie wyjdziemy. Góry czerwona. W sobie kondycji będzie zadawać wrogom mniej obrażeń. Ale to jeszcze jeden szpieg był przecież. Gdzie to jest w ogóle? Gdzie to ja to wyskoczyłem? Tu. Jakoś gdzieś. Omega. Poczekajcie ze dwu. Dobra, jestem. Poczekamy sobie na dzień. Trochę tak jest dziwnie. Wolę jak jest dzień.
Jakieś ciemno, dupę widać. Jeśli wda się w walkę z pieczeniem, to możesz mu się poddać. Ła, jaka piękna kraina. Tu jest Brubruma. Dobra, przejdziemy jeszcze raz przez ten. Przez te skinie do tamtego domu. Może spotkamy jeszcze tego jednego szpiega. Stary szczur. Idziemy dobrze. Idziemy dobrze. Co to? Myślałem, że jakieś coś zwisa z góry. Byłby tutaj tak mrocznie. Mohohoho. Jest tak mrocznie, że aż mam mrowienie w kroku, nie? Co jest? A, taki mityczny brzasku. Chodzimy na górę. I tej kobietki nie ma. Jest kobietka, super. Ha, 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 ha. Saveri Faram, agentka mitycznego brzasku. Nie żyje, muszę zameldować się Jeffrey, że obaj śpiedzy brzasku są martwi. Co na to ma klucz do piwnicy? W sumie nie wiem, po co brałem ten klucz do piwnicy, ile mam kasy? 711 septimów. Super. Dobra, więc wychodzimy na górę. Czyli na górę, kurde, co se... Powiedziałem, wychodzimy na zewnątrz do i udajemy się do Jeffrey. Jeffrey'ego. Takie męskie imię. Tank dowódca chmur. Wytrzymałeś wpływa na twoją ogólną kondycję oraz zdrowie. Jestem Norden, zapakować kondycję i może w siłę i szybkość. Tam param pam pam pam. Parororom. Powinny być jakieś fanfary, że tak wchodzę, bo zabiłem przecież dwóch agentów mitycznego brzasku. Where is Jeffrey? Din din. Pewnie nie tu weszłem. Gdzie ten mały kmiotek jest? Nie tutaj, oczywiście. Yes, Jeffrey. Yo, Jeffrey. What have you learned about the spies? Pokaż Jeffrey rozkazy Jar. Excellent work. I knew I could count on you. The gods did not idly choose you as their agent, whatever you may think. But it is clear that Mankar Cameron will soon bring all his power to bear against Bruma. I will warn the Countess of the danger. You should speak to Martin. I believe he has made some progress with the Mysterium Xarxes. I do Jeffrey'ego na kurwa. I will send word to the Hi Jeffrey, o masz tą książkę. Zauważcie, że ta książka ma taki sam znak jak ikonka gry i w ogóle całe pudełko. I też wam powiem taką ciekawostkę, że są dwa wydania gier, dajmy tam kolekcjonerskie. Ja mam na przykład wydanie kolekcjonerskie w oprawce czarnej, to jest Premium Games The Elder Scrolls 4 Oblivion Game of the Year Edition. I tam mam dodatki, wszystko po polsku. Też napotkałem się, że jest edycja pudełkowa inna, właśnie taka biała, z tym oto znaczkiem. To jest chyba znaczek tej otchłani, czy jakoś, czy Oblivionu w ogóle. I to na tyle, że są dwa, i czarne, i białe pakowania. Dobra, ale na kurwa. Dobra, gadaj, co znalazłeś. Huhuhu, nadyczny artefakt. Stręksas, dobra, już. Dobra. Jest to książka chyba, ta chwała elementy, nie? To jest ta, co na ziemi ją wywaliłem. Książką w łeb. Nie, jeszcze chwała elementy. Tu jest ta książka. Współcześnie Herzyzy, to przeczytałem. A, to się tam czyta.
Nawet jak bez tego questa to otworzy, to się zaznaczy na mapie tą miejscowość, czyli Kaplica Azury. I zrobimy tak. Książkę w łeb. Dobra, nie udało się znowu. A więc wychodzimy do Kaplicy Azury. Jeszcze nie znasz tego miejsca. Wielkie dzięki. Wiecie co? Pójdę się przespać. Choć boję się tego mitycznego brzasku. Nie mitycznego brzasku, kurde. Smrocznego bractwa. Tego czopa jednego. Daj mi tu spać. Godzinkę. Awans poziom 2. Zadajesz sobie sprawę, że całe twoje życie przebiegło jak we śnie, stawiając czoła wydarzenia ostatnich kilku dni. Prawdziwie odżywasz. Zobaczymy tak. Wytrzymałość, siła, osobowość, wezmę zwinność, tak, to będą takie fajne współczynniki, które mi się przydadzą. Dobrze, i malutka zmuła. Zaraz powinno się odmulić, jest. Uff, nie ma tego kolesia? Goddammit, jeszcze raz się prześpię. Nie ma? O Jezu, się przestraszyłem. O, jak się fajnie ustawili. Jak pingwinki. Tu ciczą. Dajesz, nie? Dajesz, Marina, dajesz. Bardzo ładnie ciczą. Ty pirypi, a ja sobie poskaczę. Tu jesteś fajnego piołun, zabieram, zdobywasz liście piołunu i jest mój konik. Mój wierny rumak. Co to jest? Jedziemy. O, tu se wejdę. Tutaj będzie ładnie. I stąd pójdziemy do Azury. Jakby to sobie przejść, żeby się na coś niebezpiecznego nie natknąć. No, tu jest to, ale nakurwiamy teraz tam. W tę stronę tam trzeba iść może. Saremka. O, jakieś fajne cusik. Kamień runiczny. Zajmij z tego konia. Idziemy tylko kamienia runicznego, zobaczymy. Klikniemy. Smoczy kamień. Na kamień zagłady nie pada światło żadnych gwiazd. A, to coś tam jak. Jest jakiś specjalny dzień. To. Na te kamienie wpada jakieś światło i chyba jakieś bonusy dostajemy na parę dni, minut, godzin. Coś takiego. Chodź tam na górę. Na górę. I z góry pójdziemy gdzieś na dół. Ba-ra-ra-ra-ra, bo to tam gdzieś jest ta kaplica cała. Ta, gdzieś tam na górze. I dupa blada. Myślałem, że konik chce nie chce wejść konik, ale jednak rumak mężnie wszedł na górę. Ciekawy krajobraz. Zaraz będziemy. God. God, 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 demit, demit. Myślałem, że spadnę. No nie róbcie mi tego. Chcę wejść na górę. Dobra. Jakoś wbiję. Staram się wbić. Teraz na dół. Hopsa lala. I patrzcie jak fajnie to skacze. Yeah. Fuck yeah. Fuck
Fuck yeah. Dobra. Konik ma iść ten życie, trapo rozmawiam z tym. Kapica Azury. Ej, go trawę, będziemy trochę tam kasy. Musimy sobie zaskarbić trochę jego... jego intencje do nas, aby nam pomógł tam... W ogóle pozwolił, aby dojść do tej kaplicy Azury, żeby tam ofiarę złożyć i takie bla bla bla. Chcę przywołać Azurę. Śniący pył. Ale śniący pył jest otóż w tych potworkach. Tu jest śniący pył. No, gin. O lol. Jak to zabić? On tylko może go zabije. Będny ognik. Jak tego będnego ognika zabić? No kurde. Bo to mnie zaraz zeżre. Tu nie tylko kameryńskiego rozwal. O. Weź tylko rozwal, maniek. Gdzie to jest? Będę ognik. Nie, nie! Ło. No co z... jak tego błędnego ognika załatwić? Otóż jest to pytanie... chyba retoryczne. Zniszczenie skorupa. Nordycki... porażający dotyk. Zaraz go tu rozwalę. Trzeba go tu zwabić bez tego kolesia. Super. Jest, lisiący. Trzeba go jeszcze czarem rozwalić. Panie, gadajmy z tobą. Ty, Azura! O Jezus Maria. No, bym załatwił kolesia, super. Ja pierdolę. Już żyjesz? Dobra, chodź tu. A, dobra, już nie musimy z nim... gadać i ta trzeba czekać chyba do 6 rano, tak samo. 6 rano. Gdy w pobliżu znajdują się wrogowie. Matko. Gdzie tu mogę... w ogóle... gdzie ci tutaj wrogowie się znajdują? No, powiedz, że... Ju, dobra. Czekamy do 6:00. Godzinka. I chwilka ze dwóch. Już jestem. I tak, teraz... o, wilczak zabity. Wilcza skóra. Nie przyda się chyba pewnie na nic. I gdzie tutaj się ofiary składa? Kapice, chcesz zaofiarować lśniący pył sztuk złota na ołtarzu? Tak. Azura opowiedziała mi historię o swoich wyznawcach, którzy utknęli w spustoszonej jaskini. Mam ich znaleźć i zabić, uwalniając ich od wampirze egzystencji. Azura otworzy kopalnię, umożliwiając mi wejście. Kontynuuj. Gdzie jest Azura w ogóle? Nie ma. Dobra, to sobie zmienię na leczenie. Gdzie jest leczenie? I mapka. Jeszcze raz trzeba gadać. Teraz co z tym zrobić?
Dobra, tu mamy Azura. Mapa, gdzie to jest? To jest tutaj. A więc pędzimy do jaskini zamieszkałej przez wampiry, wampirzaki, przez takich Edwardów i Bellów, ale wilkołaków Jakubów nie ma. Ten zmierz to jest takie głupie. Choć w sumie dla kogoś to może być fajne, ale dla mnie to za bardzo jest głupie. Takie rome sidło. Zaraz będę. Tam jakiś obóz jest. Ja tu potrzebuję jakiegoś konkretnego zejścia. Gdzie takie zejście może być? Zniszczona kopalnia. Wejście jest. Wejścia nie ma. Wejście jest tu gdzieś. Jej, no ludziska. Dajcie wejść człowiekowi. Na górę. No super. Muszę spinać się od początku. No, dawaj tam na górę jakoś. No. No Marian. Nie, teksturę jeszcze mi załapiesz. Dobra, mamy. Jednak dobrze szłem tu. Chodźże szybciej. Bo mnie czas goni. A macie zniszczone kopalnie teraz. Jeszcze daleko gdzieś. Jesus Christ, motherfucker. Tu na pewno. Na pewno. Poczekam sobie na parę 12 sekund, poczekam za jakiś dzień konkretny, bo tu nic nie widzę. Aj, płomienne serce, 17 dzień, trzecia era, 433 dni, tak to się liczy, nie wiem, coś w podobie. Okej, okay. Dobra, gdzie mamy teraz wejście do kopalni? Tu jest wejście. A więc chodźmy. Ciosy przeciwnika możesz blokować tarczą lub bronią, przy czym tarcza jest znacznie bardziej skuteczniejsza. Jakbym o tym nie wiedział. I tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć wampirzaków, które mogą mnie zarazić wampiryzmem. Dlatego sobie rozjaśnię. O. I na kurwiaństwo. O lo. Tu jest jakiś coś. Pułapka. O Jezu, wampiryzm się zaraził. God damn it. Super. Wampiryzm się zaraziłem. Dobra, więc już jestem z powrotem. O, fajnie, dostałem jakąś kulą magiczną. Gin. Teraz ty, tak? Oho, to jesteś cienias. Dobra, padła zarażona brać. Ciekawe. Zarażona brać. Zarażona brać. Następna. To też się nazywa zarażona brać? Zarażona brać. Dobra. I w tej otóż chwili jesteśmy sobie ładnie zarażeni wampiryzmem. Widać to już? Na razie nie, ale jesteśmy już zarażeni wampiryzmem. Gdzie tu są jakieś... Nie ma nic.
co jest aktualnie teraz na nas? Jest coś? Coś to się sprawdzało. Zapomniałem. Aktywne efekty właśnie. Może choroby? Chuj, gdzie to jest? 201 kondycji? Skąd się nagle tyle wzięło? Condition. Dobra. Jest mapka, mapka lokacji. Ile jeszcze jest tam? Palek kmiotów. Trumny tu są? LOL. To jest trumny. Jesus Christ. Fule. Matko, się przestraszyłem. Dobra, chodźmy dalej. Zwiedzać te katakomby, to nie są, nie są katakomby. Są jakieś, kurde, śmieci. Zaleczenie paraliżu, wytrychy, super. Będę musiał to wyleczyć, ten cały głupi wampiryzm. Gdzie jest? No. Kość, tu nic nie ma. Jezus, co to jest? Żyła srebra. Srebrny samolotek, bije, że to jest dużo żył różnych srebra i innych badziewi. Można sobie tyle nazbierać, że srebra następna jest pusta tylko. Ale tego jest tak dużo w tej kopalni, że normalnie ohohoho, można się wzbogacić. Przynajmniej tak czytałem. Ha! Chodźmy dalej. Pochodnia nam się nie przyda. Kośnie, tu jest następna żyła srebra. Zabieramy. I nakurwiamy dalej. Dam, dam, dam. To było gdzieś tu. Tu co tu jest? W ogóle jakiś kibel czy co? Nie wiem. Tu jeszcze się przejdę. Kademy, znowu ta pułapka. Szybko. Lecz się. Lecz się. Dobra, to lecie, wystarczy. O, następne. Ciach, zabieramy. Ciach, zabieramy. Srebrny samorodek. Samo srebro. Fuuu, jakieś są, kurde, glizdy. A, to jest taka fajna pułapka naciskowa, tak w Skyrimie. O, właśnie dzisiaj grałem w Skyrima. Robię, to jest przetajne przejście. U kumpla grałem w Skyrim i normalnie super. Wyjebany w kosmos, to jest ta gra. Normalnie, to co to gada, że jest mało koni, to tam jest mały szczegół. Wiecie, jak w to się gra, to jest normalnie zapartym tchem. Gin, 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 gin. Gin mi tutaj. Fuck, dawaj, 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 dawaj. Jeszcze jeden super. Czerwek już wyjdzie, kurde. Zaraz go nabrać. Żelazny sztylet. Coś tu w ogóle ciekawego jest, tylko wampirzy pył. Udało mi się zabić wszystkie wampiry ze spustoszonej kopalni. Muszę wrócić do kablicy. No super. Wyblakła wiadomość. Co to jest na tej wyblakłej wiadomości? Gdzie są różne? Tu komentarze brzasku. Tajemnicze zapiski, rozkazy. O, wyblakła wiadomość. Ta wytarta z powodu została zapisana na kawałku pergaminu i zawieszona, że mnie uszyli wampira. Nazywam się Gole Gro, muszę moi towarzysze to bla bla. Własnymi rękami zabiliśmy wampira Dratika, lecz drogo za to zapłaciliśmy. Dziękujemy tym, z których rąk padliśmy i prosimy o przysługę. Służyliśmy panie Azurze, zabierzcie to nasze ostatnie słowo do jej świątyni, wychwalamy ją całym zdrojem naszego oddania. Nasze losy zapisane są w gwiazdach za nasze dusze i rozum.
oszczerzną i świat nasz na zawsze stracimy. Nikt nie uniknie jej losu, niechaj jednak pamięć o nas pozostanie w jej świątyni i w sercach tej jej sług. Tylko los sprawia, że kończy się życie, tylko przewodnikiem jest to moje, nie twoje. Dobra, prawdziwe jakieś. Ostatnia wola. Wampira. God damn. Ten wampir ma ostatnią wolę. W sumie był tylko zarażony. No. Super. Trumna przecięty. No, w sumie bym sobie fajnie tworzył. Ale nie tworzę. To pewnie jakiś dratik i jakieś ciekawe rzeczy są w tym. Ale oczywiście tego nie tworzę, nie? Dobra, mniejsza z tym. Pozbieram sobie te samolotki. I spadę do tamtej kolesiowy. Raczej do świątyni. Zabieram. Co zabieram? Serce. I muszę w następnym odcinku się wyleczyć z wampiryzmu. Teraz proszę, gdzie jest wejście? Tam jest gdzieś te wyjście. Kurde. Tu jest. Super. Gdzie to się leczyło? To się leczyło. Się poleczymy trochę przy okazji. Nic tu nie ma. To idziemy tu. Dobra. No, za mało many. Jak to ja mam za mało many? Ja mam w humany. Dobra. Pam param pam. Ciekawe, czy mnie nie porazi słońce. Nie powinno na razie razić. Dopiero po trzech dniach. W ogóle po pierwszym dniu. Są jakieś zmiany i częściowo chyba mnie słońce zabija. Chuj wi. No na razie mnie nic nie zabija. Dobra, a więc szybko do tej koleś, do tej kaplicy. Jacy wrogowie są? Parę chomików. Frodo odchłani, ja pierdzielę. Widzicie to co ja? To są Frodo odchłani. Idę zobaczyć o co w tym kaman. Oh my god, nie było przy tym tego. God. Brama do otchłani. Gdzie coś jaki diablik jeszcze jeden był. Ty. Ja pierdzielę. Oh my god. Tu się wrota otchłani otworzyły. Lol, uciekam stąd. Potrzebuję pomocy jakiejś. Dobra. Tak. Ja pierdzielę, ale odwaliliśmy. Choć w sumie, co mam się przejmować tym. Nawet sobie misję, mam się bardziej będę się przejmować wampiryzmem. Niż tym, co teraz. Azura podziękowała mi, że jej wyznawcy mogą znać wiecznego, zaznać wiecznego odpowiedzi. Nagrodziła mnie gwiazdą Azury. Mam deadyczny artefakt, którego Martin potrzebuje, by otworzyć przejście do Comańskiego Raju. Muszę go znaleźć do świątyni Wacymur. Czy to tutaj coś? Coś tu jest? Nie ma. Gwiazda Azury chyba. Kurde, coś jakaś, coś dobrego pewnie. Nie wiem, czy to jakieś może... Coś innego? Nie wiem, co to jest ta gwiazda Azury. Śnieżna kula. Srebrny sztylet to wywalimy. Żelazny łuk zostawimy. Kiris. God. Jest gwiazda Azury. Co to w ogóle jest? Cebulę mamy. To jest serce Deadry. Przecież miałem. Dobra. Teraz chodźmy do Martina.
Ciekawe, co z tą wrotą otchłani trzeba będzie zrobić. Nie wiem. Nie wiem, nie powiem wam. Bo nie wiem, może to jakiś quest będzie główny. Te wroty. W sumie to ja nie wiem. Ja super w konia wchodzę. Chodź, siup. Fam, faram, pam. Zarażony wampiryzmem jestem. Ludzie. Człowieki. Mógłbym kodu użyć, ale nie będę taki, zrobię questa. Bo jest quest cały. Który ma fajnego buga. Medyczny artefakt. Daj kostu rezury. A, jakiś kostur był chyba, nie wiem. Co jeszcze mogę zrobić, by ci pomóc? I've just received word from the Countess of Bruma that an Oblivion Gate has opened outside the city. It seems that the Mythic Dawn are putting their plan to attack Bruma into motion. Since you've dealt with these gates before, I'd like you to help the Countess's guard close this gate. Once they've seen how it's done, they should be able to handle any new gates on their own. Gdzie jest ta brama? Captain Bird is waiting for you outside the Bruma City Gate. He'll show you the Oblivion Gate, although I doubt it will be hard to find. Oh, lol. You should rendezvous with Captain Bird immediately. The sooner that gate is closed... Dobra. A więc tu są jakieś wrota otchłani, ale tu też jest brama otchłani jakaś. Nie wiem, co z nią zrobić. Dobra. Zrobimy tak. Będę już kończyć ten odcinek. I w następnym odcinku nie będę robić questów misji głównej. Misji głównych. A wątku głównego. Tylko pójdę wyleczyć się z wampiryzmu. To jest normalnie porażka. Porażka, że ja pierdzielę. Zarażę tym wampiryzmem, ale wiedziałem, że się zarażę tym wampiryzmem, bo to jest nieuniknione. Poczekajcie, zrobię sobie ładne zakończenie. A więc, do zobaczenia. Chuje. Oh yeah.